Za każdym razem, jak przychodzi do mnie ktoś i mówi, że chciałby popracować z własnym dzieckiem, to nie patrzę. Znaczy, dzieci tak naprawdę są niewinne. W związku z czym, jeżeli przychodzi ktoś i mówi, że chce coś zmienić w swoim dziecku, że chciałby, żeby dziecko się zmieniło, to nie pracujemy z dzieckiem, tylko pracujemy z rodzicami. Pracujemy z dorosłymi. Na ustawieniach pracuje się z dorosłymi. W związku z czym, że pojawia się taka sytuacja, że ostatnio do mnie zadzwoniła taka pani i mówi, że ona by chciała pójść na ustawienia, żeby popracować ze swoim synem, bo jemu się tam w życiu nie układa i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, a miała taki dość sędziwy głos, w związku z czym zapytałem się, no dobrze, a proszę mi powiedzieć, ile ten syn ma lat? 42. Słyszałem, że syn ma 42 lata i mama chce przyjść pracować z tym synem. To zadałem sobie pytanie, kto tu tak naprawdę ma problem? Czy syn, czy ona? Jeżeli ma się dziecko, które ma 42 lata, no nie oszukujmy się, to jest stary koń po prostu. W związku z czym powinno takie dziecko się po prostu zostawić i puścić. Niech sobie radzi. Wyrosło, wychowało się w tym gnieździe, dało się wszystko, co się miało dać. Puścić tego dzieciaka. Kto tu nie mógł kogo puścić? Moim zdaniem to mama nie jest w stanie tutaj puścić tego dzieciaka. Natomiast nawiązując do tego pytania, czy można pracować z dziećmi? Można przychodzić z dziećmi na ustawienia. I dzieci pięknie pracują w polu. Są po prostu, jak to Günther Schricker mówi, bardzo bliski współpracownik Hellingera, dzieci są świetnymi asystentami osoby, która prowadzi. Byłem w Bristolu na ustawieniach i tam dochodziło do takiej sytuacji, była kobieta, która miała stanąć i stała naprzeciwko swojej mamy i próbowała się pojednać. I tam była taka mała Zosia. I ta Zosia tam czymś się bawiła i nagle ta kobieta tak stała i tak nie mogła dojść do tej swojej mamy. Tak była taka zła. I ta Zosia podbiegła, chwyciła tą kobietę za rękę, pokłoniła się przed tą swoją mamą, pobiegła do tej kobiety, która reprezentowała jej mamę, odwróciła się do tej kobiety, która stała przed swoją mamą i powiedziała, tak właśnie, tak właśnie. I poszła dalej się bawić. Było niesamowite, jak dzieci wchodzą w pole, jak dzieci czują to pole. Nie mają takich barier. Osoby, które są dorosłe, często mocno siedzą w głowie i są poblokowane, próbują coś zrozumieć. W ustawieniach nie do końca chodzi o to, żeby coś zrozumieć. Chodzi o to, żeby coś poczuć i żeby to się dopełniło jako nasze doświadczenie. Bo jeżeli coś poczujemy do końca i to się wypali niejako, to już nie ma potrzeby tego powtarzać. Dlatego dzieci są chętnie widziane na ustawieniach i naprawdę nie przeszkadzają. Natomiast one zawsze pokazują, co było w systemie. Dzieci są niewinne.